a to zwiastuje wielkie emocje. Może nie z udziałem tych zawodników, których teraz oglądamy, kolejny słabszy skok, ale na pewno tych, którzy będą startować pod koniec stawki za kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Kolejny skok, kolejne chyba opóźnione to wyjście z progu. No i później już nie miał z czego, jak to się mówi, odlecieć. Tak, jak to zawodnicy mówią, tu jest ta długa, wysoka bula i niestety ląduje się dużo, dużo.